Jednolity plik kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Do tej pory obowiązek składania JPK dotyczył dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2018 roku dołączą do nich również mikroprzedsiębiorcy. To jest największa grupa przedsiębiorców, która będzie miała ten obowiązek. Szacujemy, że będzie to w skali kraju około 1,5 miliona osób, natomiast w skali Dolnego Śląska około 108 tysięcy podmiotów. Mikroprzedsiębiorcy mogą dobrowolnie złożyć JPK już w tym roku za październik, listopad i grudzień, dzięki czemu wypróbują bezpłatną aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Wiąże się to również z innymi korzyściami. Sądzę, że najistotniejsza możliwość tego, nazwijmy to, testu jest dla osób, które nie korzystają z profesjonalnej pomocy w rozliczaniu się z administracją skarbową. Według naszych statystyk co trzeci mikroprzedsiębiorca nie korzysta z pomocy profesjonalnego księgowego bądź też biura rachunkowego. To złoży dobrowolnie jednolity plik kontrolny i deklarację z wykazaną kwotą zwrotu podatku. Jeżeli to będzie termin 60-dniowy, dzięki analizie, automatycznej analizie plików będziemy mogli dokonać takiego zwrotu szybciej. Szybciej, czyli do 25 dni. Na Dolnym Śląsku zmiana dotyczy 108 tysięcy mikroprzedsiębiorców. W skali całego kraju jest ich aż 1,5 miliona. To nie jest zmiana, która bardzo mocno dotyka działania podatników. Mogą się bać ci, którzy w jakimś sensie wchodzą do szarej strefy. No ale to tak, ci, którzy pracują uczciwie, tego się nie mogą się bać. Informacje i instruktaż dotyczący składania jednolitych plików kontrolnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Dla mikroprzedsiębiorców, dla których informacje tam zawarte będą niewystarczające, przewidziane są szkolenia organizowane przez Krajową Administrację Skarbową. Zachęcamy do korzystania z oczywiście bezpłatnych szkoleń, które będziemy organizować w miesiącu grudniu. Każdy podatnik, każdy mikroprzedsiębiorca i oczywiście pracownicy biur rachunkowych, księgowi, zapraszani są na nasze szkolenia, o których będziemy informować na naszych stronach internetowych. Nowy system wiąże się z lepszą kontrolą transakcji, zapobiega wyłudzeniom oraz pozwala na szybkie wykonywanie korekt w sytuacji, kiedy jest to konieczne. Paulina Wilczyńska, Echo 24.